Raz, raz. No więc przede wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, szczęścia, no ale chyba możemy Ci życzyć lepszych spotkań niż to tutaj, prawda? No na pewno, jest nam przykro, że tak to dzisiaj się stało. Szczerze powiem, nie spodziewałam się takiego obrotu. Wiedziałam, że to będzie ciężki mecz, aczkolwiek wierzyłam, że skończy się on wygraną dla nas. No cóż, to jest dopiero początek ligi, wszystkie zespoły będą walczyć i dzisiaj się o tym przekonałyśmy. Nie możemy teraz zwieszać głów, przygotować się na kolejny mecz i walczyć dalej. Dwa sety takie w miarę wyrównane, no ten drugi tak wam rywalki odjechały, co tam się stało? Ciężko mi teraz powiedzieć tak naprawdę. Myślę, że na pewno będziemy analizować ten mecz. Nie wiem, czego zabrakło. Na pewno zabrakło naszej zagrywki, która w poprzednich meczach naprawdę super funkcjonowała. Dzisiaj jakby nie zrobiłyśmy rywalkom szkody. I myślę, że tutaj możemy upatrywać. Ciężko było nam potem stawiać blok szczelny, który też był naszym atutem i po prostu to spotkanie się skończyło tak, jak się skończyło. Mimo wszystko widzisz jakieś pozytywy z tego spotkania? Naukę może? No na pewno jest to dla nas dobra lekcja na przyszłość. Wiemy, że musimy się koncentrować i przygotowywać do każdego rywala na 100% i nawet Sopot, który gdzieś tam w tym roku mówiło się, że jest drużyną słabszą, jak widać wcale nie jest słabszy i po prostu musimy walczyć i tyle. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.